Najbardziej znany chrzanowski zespół, Sztywny Pal Azji, debiutował w połowie lat 80. Był odkryciem Jarocina 86 roku. Jego piosenka Nasze Reggae stała się nieoficjalnym hymnem festiwalu i przy okazji całego pokolenia. Na wydanej rok później płycie Europa i Azja, jak się okazało, najlepszej w dorobku zespołu, znalazło się wiele hitów, m.in. Wieża Radości, Wieża Samotności. Wyróżniali się zdecydowanie tym, że była to taki melanż socjologiczny, że bardzo różne osoby tam były, a jednocześnie tworzyły grupę przyjaciół. To można powiedzieć, co prawda, no, tylko męski, bo taki skład był męski, ale w pewnym sensie przekrój polski. No i do tego wielki talent do tworzenia prostych piosenek, prostych, ale wielkich, można powiedzieć, no bo Wieża Radości, Wieża Samotności, która powstała na początku ich kariery, jest naprawdę niesamowitym utworem, docenianym zresztą później po 30 latach pierwszym miejscem na liście przebojów wszechczasów, że jest utworem wielkim i to przez zupełnie inne pokolenie, przez pokolenie dzieci tych, którzy głosowali na to wcześniej w 86 czy tam 7 roku. Przebój absolutnie ponadczasowy. Dla mnie to połączenie tych różnych stylów życia, kultur, kontekstów dawało niesamowity melanż i to mi się właśnie w nich najbardziej podobało. Przeboje z pierwszej płyty zespołu słychać na każdym koncercie Szpala. Nie mogło też ich zabraknąć na jubileuszowym występie podczas Dni Chrzanowa w sobotę 4 czerwca. W ciągu 3 dekad zespół przechodził różne koleje losu, zmieniał się jego skład. Po pierwszych 2 płytach zespół zmienił stylistykę, odszedł od swojej prostoty, z której słynął. Dziś jednak Szpal znów sięga do korzeni i do starego składu. Niespełna 2 lata temu do zespołu wrócił pierwszy wokalista Leszek Nowak. Wkrótce potem dołączył grający w latach 80. ze Sztywnymi basista Paweł Nazimek. Fajnie nam się razem gra, fajnie nam się razem tworzy. Jest ta energia, która pomimo tych minionych lat jest ta sama, która była w latach 80. w nas. Czujesz się weteranem rocka? Ja się w ogóle nie czuję weteranem rocka, ani jakimś tam starym rock'n'rollowcem, ponieważ ja bardzo nie lubię tego słowa. Ja po prostu jestem tekściarzem. Tekściarzem można być w każdym wieku i też układam muzykę, więc też można być kompozytorem w każdym wieku. Nie czuję się zupełnie weteranem. I właśnie na scenie Sztywni udowodnili, że daleko im jeszcze do muzycznej emerytury. Nie tylko dlatego, że publiczność szaleje na ich koncertach, także dlatego, że wciąż tworzą. Jesienią ma ukazać się ich nowa, studyjna płyta. Inna niż dotychczasowe. Jest to inna płyta przede wszystkim, no, choć z racji tego, że tam są, jak wiesz, 3 piosenki, które recytuje Baka, bardzo fajnie zresztą. Tekstowo są to piosenki rzeczywiście dalej o życiu, ale sięgają trochę głębiej w duszę człowieka. Muzycznie bardzo chyba poszliśmy do przodu. Ja widzę, że jeżeli chodzi o rozwój muzyczny, to sam się zdziwiłem, że stać nas na to, żeby zrobić taką płytę. Pewnie następna ta, czyli kolejna będzie już taka trochę szpalowska, jak bym to powiedział, czyli coś takiego jak ta Europa i Azja, czy takie właśnie pioseneczki proste, ładne i przyjemne, aczkolwiek na pewno poruszające ważne kwestie, ale ta zdecydowanie jest płytą inną. Z okazji 30-lecia na deskach sceny wystąpiły legendy polskiej sceny rockowej. Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy, Tomek Lipiński z zespołem. Cieszę się, że znowu możemy ze Sztywnym Palem i z Kobranocką grać, tak jak graliśmy przed laty. W historii Szpala, jak w historii każdego zespołu z długim stażem, bywały lepsze i gorsze lata. Wydaje się, że ostatnio zespół znów nabrał wiatru w żagle.
Myślę, że oni teraz mają fajny wiatr, przypomnieli się, kurczę, wracają. Z Jarkiem Kisińskim łączymy nie tylko tutaj historia Sztywnego Pala Azji, ale też przecież z Bogdanem byli do tego stopnia zaprzyjaźnieni, że graliśmy wspólną trasę koncertową, która była zwieńczona koncertem w Teatrze Słowackiego. Bardzo sympatyczny, który bardzo ciepło wspominam. Jest nakręcony, to miłe wspomnienia. Jarosław, liczę, że wpadniesz na koncert we wrześniu teraz.